Dlaczego? Ktoś wam wyjaśnił to? Nie. Dlatego, że nie jesteśmy pracownikami MTF-u. Przepraszam, pan nie widzę pana. Musimy tutaj się pan. Dlatego nie mamy świadectw, bo nie jesteśmy pracownikami MTF-u. Tak nam napisał syndyk Posadowskiego. Że nie jesteśmy pracownikami i nie dostaniemy. Tyle lat żeśmy pracowali tutaj, ja na przykład 15 lat przepracowałem i nagle nie jestem pracownikiem MTF-u, który nie przyjął do pracy i mam umowę o pracę z nim, nie? No, ja nie wiem, jakie to... Kto jest pana pracodawca? No nie wiem właśnie. Nie wiadomo. Prawdopodobnie jest jednak firma MTF. Tylko nie wszystkich stać jest brać adwokatów, bo już nas jeden wykiwał. Zostawił nas, zostawił sprawę, powiedział, że więcej się sprawą nie będzie zajmował, jak ktoś coś tam powiedział, to powiedział, że do sądu nas za to, że go obrażamy, jak on nic nie załatwi. Tak, po prostu nie umiał się zabrać do tej sprawy, a pieniądze wziął. No nie, no on myślał, że wszystko załatwi tak jak trzeba, bo jego matka była wtedy kierowniczką w sądzie pracy. A to myślał, że akurat jak złoży pozew, to wtedy wszystko pójdzie tak jak trzeba i wszystko okaże się, że gra. Jak się okazało, że sprawa nie wyszła, on to potem zaczął kręcić i tyle. Tak to się skończyło z tym adwokatem. Jak to jeszcze wygrał z pieniądze. A to tak, żeby już założyć wtedy sprawę na ematę. Ja mówię, panie mecenas, coś pan załatwił o tym wzięcia pieniędzy. A no to się okazało, trudne, że go przerosło, no, ale już ja się nie mam. Ale sprawy nie zakończył. Jak to?